Suwalskie zabytkowe kamienice, jakie są, każdy widzi. Niektóre naprawdę cieszą nasze oczy, ale są i takie, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Adam Żywiczyński, miejski konserwator zabytków w Suwałkach. Panie konserwatorze, czy nie ma rzeczywiście żadnej skutecznej broni, aby zmusić właścicieli zaniedbanych kamienic, zabytkowych kamienic w Suwałkach, aby zaczęli je remontować? Skuteczną bronią jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i szereg przepisów, które są z tą ustawą połączone na zasadzie przepisów, które trzeba na podstawie tych przepisów, których trzeba uzyskać na przykład pozwolenie na budowę i czy też jeśli chodzi o ochronę przyrody, wycinkę drzew i tak dalej. Także te przepisy mamy, natomiast jeśli chodzi o stan suwalskich kamienic, to no myślę, że troszeczkę pan tutaj przerysowuje ten obraz. Rzeczywiście część kamienic jest w stanach, powiedzmy sobie, nie najlepszych. Wynika to z bardzo wielu czynników. Najtrudniejszy stan to jest stan kamienicy przy ulicy Kościuszki 80, ale tutaj akurat trwa procedura związana z wykreśleniem tego obiektu z rejestru zabytków. Poruszamy się tak trochę po Śródmieściu, ale ja podam takie dwa przykłady z innych rejonów miasta, a mianowicie budynek po byłej ciepłowni przy ulicy Sejneńskiej oraz taka kamienica przy ulicy Pułaskiego na terenie byłej już jednostki wojskowej. Mają swoich właścicieli, ale nic się tam nie dzieje. Ta kamienica to rzeczywiście w rzeczywistości jest budynek koszarowy. Zespołu koszarowego na północy. Budynek, który jeszcze w latach 70. był już w stanie złym. Pamiętam, wojskowi opowiadali, że pan generał Kiszczak kazał zasłonić okna od ulicy Pułaskiego, żeby nie było widać, w jakim stanie jest ten budynek. Budynek rzeczywiście ma właściciela prywatnego, rzeczywiście wymaga pilnego remontu. Podobnie jak budynek elektrowni, czy też jak pan nazywa ciepłowni przy ulicy Sejneńskiej. I w najbliższym półroczu, do końca bieżącego roku, podejmiemy działania związane z tak zwanym nadzorem konserwatorskim, właśnie wynikającym z przepisów ustawy, o której mówiłem wcześniej. I będziemy rozmawiali z właścicielami. Mam nadzieję, że te osoby wykażą się pełną chęcią do współpracy i że nie będzie trzeba stosować przepisów nakazowych, kierowania spraw do prokuratury, bądź też wręcz podejmowania remontów zastępczych, czy też wywłaszczania tych zabytków, na co dopuszcza ustawa. Ale oczywiście mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, że ten umożliwiony przez przepisy prawa tok postępowania zakończy się na właściwej współpracy z właścicielem, który no może nie od razu, ale sukcesywnie będzie podejmował działania takie, które pozwolą poprawić stan tych obiektów. A dlaczego, panie konserwatorze, do tej pory właściciele takich obiektów, o których mówiliśmy przed chwilą, nie respektowali przepisów, nie zabierali się za te remonty? Najprostszym wytłumaczeniem jest chyba brak pieniędzy. Proszę pana, no brak pieniędzy to nie jest do końca wytłumaczenie. Ja tak lubię porównywać z sytuacją zupełnie inną. Jeżeli pan jedzie samochodem i stan techniczny samochodu jest zły, policjant panu zabiera dowód rejestracyjny, no to niestety pan po prostu samochodem nie jeździ. I nie ma wytłumaczenia, że ktoś nie ma pieniędzy na remont, nie ma wytłumaczenia, że nikt go nie dofinansował w remoncie tego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj w sytuacji zabytków mamy do czynienia z taką tendencją, która się pojawiła po roku 89, kiedy bardzo wiele osób miało większe chęci niż możliwości nabywania różnego typu obiektów, w tym obiektów zabytkowych. To się wiązało jeszcze z innymi działaniami kredytobiorczymi i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę tego wątku rozwijał. Niemniej jednak to jest temat rzeka. I myślę, że po prostu to też pokazuje, że no, inwestorzy nie przewidzieli tego, że nakłady finansowe na takie obiekty będą tak duże. Zapytam jeszcze na zakończenie, panie konserwatorze, czy może dojść do bardzo radykalnych działań, czyli do wywłaszczeń?
Ja myślę, że każda osoba przytomna i mająca świadomość przepisów prawa, bo to już jest taki poziom rozmowy, że praktycznie właściciel na pewno będzie uzyskiwał poradę prawną, no a prawnicy jednak tłumaczą, jak wyglądają przepisy i stwarze pokazują te prawne możliwości. Nie sądzę, żeby ktoś doprowadził aż do takiej sytuacji, żeby trzeba było stosować ten no rzeczywiście taki drastyczny i no też o wydźwięku społecznym taki trudny sposób rozwiązania problemu z zabytkiem. Czyli bardziej liczy pan po prostu na owocne rozmowy? Powiem w ten sposób, że przez te pół roku, jakie pracuję tutaj w Urzędzie Miasta na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków, właściwie prawie że 100% spraw jest rozwiązywanych na zasadzie ustalenia z inwestorem, dogadania się. Nie miałem tutaj żadnych problemów do tej pory z inwestorami, którzy no, oczywiście wiadomo, że jak to mówi polskie przysłowie, nie od razu Kraków zbudowano. Także nie od razu te działania są podejmowane w sposób ostateczny, ale no, trzeba pamiętać też o tym, że proces remontowy musi trwać. Najpierw proces przygotowawczy, inwestycyjny, robienie różnego typu dokumentacji, to musi trwać. I tutaj, jak do tej pory, inwestorzy no, przynajmniej wykazują tą dobrą wolę, jeżeli nawet nie udaje im się pewnych rzeczy finansowo do końca pozamykać. Jeszcze trochę cierpliwości, drodzy państwo, jeśli chodzi o suwalskie, niekiedy zaniedbane zabytki, no ale wiemy, że nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu uda się te wszystkie zabytki wyremontować. Jak państwo słyszeli, efektywny miejski konserwator zabytków w Suwałkach Adam Żywiczyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.